Księga rozdział 11 Odezwał się Sofar z Naamy i powiedział Czy wielomówny pozostanie bez odpowiedzi i gadatliwy rzeczywiście dowiedzie swej racji? Czy ludzie zamilkną na Twe puste słowa i na drwiny? Nikt Ci nie odpowie? Mówisz, moja nauka jest czysta, stoję niewinny przed Twoimi oczami. Tymczasem, gdyby Bóg zechciał przemówić, otworzyć usta przeciwko Tobie, gdyby ujawnił Ci tajniki mądrości, które dla rozumu są zbyt cudowne, poznałbyś wtedy, że Bóg zapomniał o wielu Twoich winach. Czy potrafisz zgłębić niepojętą istotę Boga i dotrzeć do granic wszechmocnego? On wznosi się wyżej niż niebo. Cóż poczniesz? Sięga głębiej niż kraina umarłych. Czy możesz to poznać? On przekracza rozmiary ziemi i szerokość morza. Gdy przychodzi, nakłada więzy i na sąd prowadzi. Któż może go zawrócić? On dobrze zna obudników, od razu dostrzega winę i nie musi się zastanawiać. No rozumie to nawet prostak, człowiek od urodzenia podobny do dzikiego osła. Jeśli przygotujesz swe serce i wyciągniesz ku niemu dłonie, jeżeli usuniesz winę z rąk swoich i nieprawość nie będzie gościć w twym namiocie, wtedy podniesiesz swoją twarz niewinną, będziesz silny, nie będziesz musiał się lękać. Zapomnisz o udręce, porównasz ją do wody, która odpłynęła. Twoje życie stanie się jaśniejsze niż południa, a ciemność zmieni się w poranek. Będziesz spokojny, bo pełen nadziei, sprawdzisz wszystko i bezpieczny zaśniesz. Odpoczniesz spokojnie, Nikt cię nie przestraszy wielu będzie zabiegać o twoją przychylność a oczy bezbożników przygasną daremna będzie ich ucieczka ich nadzieją będzie ostatni oddech w życiu No świetnych miał tych przyjaciół Hiob. mówią do niego słuchaj to nawet prostak by to zrozumiał a ty tego durnie nie rozumiesz nawet człowiek odrodzenia podobny do dzikiego osła by to rozumiał a ty tego nie rozumiesz skoro ci się dzieje źle to musisz być grzeszny i Bóg dobrze robi, bo cię każe za twoje grzechy. koni to myślenie ciągle pokutuje w Kościele. Ciągle. Zobaczcie, jaką pogardą w ogóle on mówi, nie? Jak on mówi, czy w ogóle masz prawo do Wszechmocnego się zwracać, że on nie ma racji? W sensie, czy możesz w ogóle z Wszechmocnym rozmawiać? Zobaczcie, Hiob wcześniej pisał, że on właśnie to ma w sobie, on tego tak się boi, ma ten obraz Boga, który mu wtłoczono i dlatego wie, że nie może stanąć bez lęku przed nim, a mówi, tak by chciał. Mówi, gdybym tylko mógł przed nim bez lęku stanąć, bym mu odpowiedział. Ale mówi, nie mogę, bo mi włożyli ten obraz, że ja się go muszę bać. Zobaczcie, ten przyjaciel, w cudzysłowie, mu to oczywiście potwierdza, nie? Potwierdza. Koń takich ludzi, którzy nam nieustannie do głowy głupoty wkładają, jest w Kościele niestety bardzo dużo. Kochani, jest tyle wiary zbudowanej na lęku, tyle wiary zbudowanej na strachu, tyle wiary zbudowanej na właśnie takich oskarżeniach, na ciężarach, które się nakłada ludziom. Kani niech giną te obrazy Boże w Was. Uśmiercajcie tego Boga, uśmiercajcie tego Boga, bo ten Bóg nie ma nic wspólnego z Bogiem prawdziwym. Ale zaraz ich je odezwie, więc czekamy na jutro.